Ryk silników, palone opony i policyjne syreny. W tak efektowny sposób motocykliści zaprezentowali się mieszkańcom Lubina. Że przyjechało tyle, bo jeden zlot, który wpuszczamy wszystkich bez które nie mogą sobie wykupić, nie wiem, to przyciąga. Zlot miłośników jednośladów odbywa się w Małomicach, jednak motocykliści przyjechali właśnie do Lubina i zatrzymali się na Błoniach, by mieszkańcy miasta mogli podziwiać ich pojazdy. Niektóre z nich były naprawdę wyjątkowe. Motocykle to nie tylko pasja, to ich życie, twierdzą uczestnicy parady. Radość, wolność, adrenalina. To jest wolność. To jest to coś, gdzie człowieka napędza. I tak jak powiedział sąsiad, moja sąsiadka to jest ciągle młoda i ona się nie zestarzeje. Podczas krótkiego postoju na lubińskich Błoniach wybrano także najciekawszy motocykl. Cała impreza przeniosła się do Małomic, gdzie zaplanowano całonocną zabawę oraz kilka koncertów. Wakacje trwają w najlepszej i nie chcesz, by skończyły się z 1 września? Przygotowaliśmy dla Was najlepszą imprezę gamingową w okolicy. Pierwsza edycja eSports Masters odbędzie się w dniach 12-13 września w Centrum Kultury Muza. Znajdziecie tam m.in. warsztaty i wykłady na temat gier oraz nowych technologii, wywiady oraz panele z internetowymi twórcami. A główną atrakcją będzie turniej z gier League of Legends oraz Counter-Strike Global Offensive. Po więcej informacji zapraszam na adres esn.lubin.pl. Czekamy!